Perełka w skali województwa łódzkiego, tak śmiało można opisać działania Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Doskonałym potwierdzeniem jest fakt, że z bełchatowską placówką niezwykle chętnie i wielokrotnie współpracują łódzkie jednostki kulturalne. O wspólnych działaniach mówi Ewa Młynarczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Taką instytucją, z którą podjęliśmy bardzo intensywną współpracę, jest Łódzki Dom Kultury. I faktycznie chyba w tej chwili mogę powiedzieć, że nie było w przeciągu kilku ostatnich lat projektu Łódzkiego Domu Kultury, a Łódzki Dom Kultury bardzo aktywnie ruszył w region, w którym my nie bralibyśmy udziału, bo to jest w zeszłym roku projekt Graffiti Sztuka Miasta, w tym roku projekt Street Art, festiwal rockowy, kolorowa lokomotywa, w której już po raz kolejny bierzemy udział. Także tych projektów naprawdę jest sporo. Łódzkie spotkania teatralne, które już trzeci raz pojawią się w Bełchatowie. No i co nas bardzo cieszy, otrzymujemy dofinansowanie do projektów realizowanych tutaj na miejscu. My od początku weszliśmy w tę współpracę bardzo aktywnie. Byliśmy inicjatorami niektórych działań. Między innymi bardzo promowaliśmy powstanie regionalnej sieci kin cyfrowych. Jesteśmy jej bardzo aktywnym członkiem. Dzięki temu również jesteśmy partnerem takiego dużego projektu, który jest realizowany przez Urząd Marszałkowski, efektem którego będzie film dokumentalny pokazujący historię kin i jak gdyby stan obecny kin lokalnych w regionie. Także również Kinokultura będzie jednym z bohaterów tego filmu. Jest to projekt dofinansowany ze środków europejskich. Cały budżet tego przedsięwzięcia, z tego co pamiętam, to są około 2 miliony. Także również w ramach tego działania jest planowane są dwie konferencje. Bardzo zabiegamy o to, żeby jedna z tych konferencji odbyła się tutaj w Bełchatowie. Także ta współpraca, no wspomnę tutaj również naszą aktywność, jeżeli chodzi o Festiwal Kolory Polski, którego trzecia edycja odbyła się w tej chwili już w Bełchatowie. Także ja myślę, że tutaj ta dobra opinia o nas, o naszej działalności, o profesjonalizmie sprawia, że również otrzymujemy wiele propozycji od teatrów na przykład, abyśmy byli partnerami działań teatralnych. Przypomnę spektakl Pipi Pończoszanka i warsztaty, które odbyły się na początku lipca, a właśnie były efektem współpracy z Teatrem Pinokio, który to otrzymał dofinansowanie na ten projekt z Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Także to są tego rodzaju działania, które pokazują, że faktycznie jesteśmy liczącą się placówką, no a teraz jeszcze dodatkowo wzbogaconą o fantastyczną infrastrukturę, ponieważ myślę, że i utwierdza mnie w tej opinii wielu gości, którzy tutaj przyjeżdżają z zewnątrz i dyrektorów placówek kultury, i dyrektorów instytucji kultury również z Łodzi, że w tej chwili dysponujemy chyba jako Dom Kultury najlepszą infrastrukturą w regionie, bo myślę, że nie ma drugiej takiej placówki, która by miała tyle sal do swojej dyspozycji, scenę plenerową, no i jeszcze ekspozycję PGE Giganty Mocy. Także myślę, że to nas sytuuje absolutnie tutaj no, w tej topowej grupie instytucji kultury regionu łódzkiego, a myślę, że nie tylko. W ostatnim czasie bełchatowski NCK podpisał kolejną umowę o współpracy. Tym razem placówka włączyła się w projekt Wyciągamy Dzieci z Bramy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Bełchatowie już po raz drugi. Spotkałam się z prezesem fundacji Wyciągamy Dzieci z Bramy, panem Jackiem Sokalskim, i ta fundacja po raz kolejny będzie fundować stypendia dla młodych uzdolnionych bełchatowian. Są to dzieci, które są typowane przez instruktorów z Miejskiego Centrum Kultury, które, no, o których wiadomo, że mogłyby mieć problem czy z zapłaceniem za zajęcia, czy z udziałem w warsztatach. Jest to no, taka pomoc ze strony fundacji właśnie dla tych uzdolnionych dzieci, które no, dobrze rokują na przyszłość, są bardzo aktywne, a które być może no, czasami z powodu takich przejściowych kłopotów finansowych, jakie ma rodzina, mogłyby być tej szansy pozbawione. Cieszymy się, bo to jest kolejny partner, który nawiązał z nami współpracę i w Bełchatowie zostaje kolejny rok, co też świadczy o tym, że no, jeżeli już nawiązujemy współpracę z kimś, a są to i fundacje, i tak jak wcześniej mówiłam, instytucje,
to ci partnerzy chętnie te działania wspólne kontynuują, ponieważ dostrzegają również z naszej strony taki wysiłek, aby zapracować na ten finalny efekt. Tak więc również i konkursy, które organizuje Fundacja Wyciągamy z Dzieci Bramy, w których chętnie uczestniczymy i zdobywamy, i dzieci z Bełchatowa zdobywają nagrody, no to jest właśnie też taki kolejny przejaw takich dobrych praktyk, które staramy się tutaj w Miejskim Centrum Kultury utrzymywać i promować. Olbrzymie zaangażowanie pracowników Miejskiego Centrum Kultury owocuje różnorodną i niezwykle bogatą ofertą dla mieszkańców. Są bowiem przedsięwzięcia z zakresu muzyki, kina, plastyki i nie tylko. Każdy zainteresowany powinien więc znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Taki szeroki wachlarz działań jest możliwy także dzięki środkom, jakie na funkcjonowanie placówki każdego roku przekazuje prezydent Marek Chrzanowski. Obejmuje bowiem przedsięwzięcia z zakresu muzyki, kina, plastyki i nie tylko. Bardzo staramy się o to, aby ta oferta była różnorodna. Ja myślę, że to prawda, co pani powiedziała, że faktycznie to jest ogromny wysiłek, ale ponieważ widzimy efekty tych naszych starań, są one widoczne i doceniane i coraz więcej osób coraz chętniej korzysta z naszej oferty, to jest jak gdyby dodatkową mobilizacją dla mnie, dla moich koleżanek i kolegów z Miejskiego Centrum Kultury, aby ta dobra infrastruktura, o której wcześniej mówiłam, również była wykorzystana i aby ta oferta, która jest proponowana, była tak dobra, jak to zaplecze techniczne, którym dysponujemy. I myślę, że właśnie ta satysfakcja, to poczucie, że ta nasza działalność jest doceniana i tutaj w mieście, i na zewnątrz, jest chyba dla mnie i dla pracowników Miejskiego Centrum Kultury taką najlepszą motywacją do wciąż poszukiwania nowych dróg i do poszukiwania tego, aby czy takich rozwiązań, które będą sprawiały, że ta nasza propozycja będzie jeszcze lepsza, jeszcze ciekawsza. Do skorzystania z oferty MCK-u zachęcają także godziny wszystkich wydarzeń, które dostosowane są do odbiorców. To tak już jest w kulturze, że my pracujemy wtedy, kiedy inni mają wolne. My pracujemy wtedy, kiedy nasi odbiorcy mają czas wolny, a nasi odbiorcy mają czas wolny po pracy, czyli wieczorami, popołudniami i również w weekendy, i w wakacje, i w ferie. Także to dla nas jest już pewien standard, pewna norma. Mimo wakacji pełną parą idą już przygotowania do nowego sezonu kulturalnego. Do końca roku na scenie MCK szykuje się wiele znakomitych wydarzeń. We wrześniu w Bełchatowie wystąpi Kasia Nosowska. W październiku ofertę MCK-u swoim koncertem wzbogaci Irena Santor, zaś Sylwester płynie pod znakiem włoskich rytmów. Na grudzień nie lada gratkę placówka szykuje także dla fanów operetki, zaś w październiku dla amatorów teatru. O wszystkich wydarzeniach na bieżąco będziemy Państwa informować na stronie bełchatów.pl. Szczegóły będą także dostępne na mckbełchatów.pl.